No, mogła być teraz na pokładzie rakiety SpaceX, a jednak w studiu RMF Max. Jestem niezadowolona z tego startu. A kogo jeszcze nie wzięli, proszę bardzo? Ania Rubik też jest niezadowolona ze startu rakiety Elona Muska. Nie mogę się doczekać, by usłyszeć, co powiedziała o rakiecie Elona Muska Ania Rubik. Miliardy dodali tych ego! Tęskniliśmy za Anią Rubik w wykonaniu Królowej Eteru. Generalnie powiedziała, że Elon Musk ma wielkiego. Tak, to mi przypomina tę historię, którą opowiadał pan pułkownik, jak kupił babci i mówił, że o, dostaniesz ode mnie elektryczne i sprawi ci dużo frajdy. No babcia myślała, że to będzie Tesla. No, a to był Brodisz. No dobrze, słuchajcie, Krzysztof Rutkowski uspokaja fanów jego fryzury. No, czyli nas też. Tak, nas też. Przez cały czas kwarantanny był pod opieką fryzjera. Przyjaciela fryzjera mówi, że nie złamał żadnych zasad kwarantanny. A poza tym słowem klucz jest Brodisz. Jak masz odpowiednią formę i odpowiednią fryzurę, jesteś w stanie zadbać o siebie bez udziału specjalisty. Tylko trzeba podgrzać. Słuchajcie, Jolanta Kwaśniewska wygrała plebiscyt na ulubioną pierwszą damę Polaków. Był taki plebiscyt? Tak, teraz był. Pani Agata przegrała. To strasznie. Ja też nie wiem, o co tym wszystkim ludziom chodzi. Przecież ona nic nikomu nie zrobiła. W ogóle nigdy nic nie zrobiła. Nie przesadzajmy, że nigdy, że nikomu. Jest tam ktoś, kto zawdzięcza pani Agacie naciąganą trójkę z niemieckiego.